wszystkich. Dzisiaj wyjątkowy, ten kolega mnie prosił, żeby nagrać przy kawie gołąbki, jak chodzą po ziemi. No więc nagrywam. O, widzicie te żółte tiplery, one mi wróciły. Są bardzo lotne, aczkolwiek one nie za bardzo chcą mi chodzić w gołębiach. One bokiem latają mi, ale bardzo wysoko i mocno. I może za jakiś czas komuś je podaruję. O. Normalnie tą całą parę parzystą wezmę tam, jakoś wybiorę kogoś i mu to na mój koszt w jakiś sposób prześlę te. Albo kolega, który jeździ po całej Polsce, podwiezie. No zobaczymy, no coś takiego wymyśliłem, nie chcę ich sprzedawać, bo są fajne, lotne, lężne wszystko. Tu jest jeden, zobaczcie, typlerek żółty, cała para i tam jest drugi. Fajne, mocne gołębie, ale w murzynach u mnie tak one odbijają mi bokiem i tak jak w zeszłym roku fajnie latały, to w tym roku wybijają mi się z gołębi bardzo wysoko, nie? Ale bardzo wysoko. Ale może u kogoś one będą fajnie latały. Także te tiplery 2 na pewno komuś sprezentuję. Oczywiście za darmo, na mój koszt. Tak, mam chęć i po prostu je komuś odstąpię. Zobaczymy w przyszłym tygodniu albo w sobotę. Coś tam powiem i zobaczymy. No, tak sobie wymyśliłem, że nie chcę robić żadnego konkursu ani nic, po prostu komuś tam wybiorę i dam te tiplerki. A jeżeli chodzi o tą ostatnią akcję z tym lotem, co tutaj był koło mnie, nie wiem co powiedzieć, no po prostu zgoniłem głodne gołębie, no i tyle. Murzynów mam 130, dokładnie 130 murzynów i tam jest Budapesztów, jest jakieś tam też ponad 40 parę, tam jest chyba razem 180, chyba 6 gołębi, jak nie 7 albo 8, ale no już nieważne. Tyle zgoniłem, one się nie złapały, najpierw dopiero później się złapały, najpierw latały same murzyny, Budapeszty poszły całkiem bokiem, może nie widzieliście w tym młynie. No nieważne, winny się tylko tłumaczy. Ja nie mam się czego tłumaczyć. Ja po prostu zgoniłem gołąbki, niczego się nie bałem. A ile zgoniłem, no to każdy wie chyba. No. Może to nie wyglądało przy takiej chmarze, ale na pewno się nie wystraszyłem i nie mam czego, nie po prostu, nie, bo co? One latały to u mnie, także gołąbki wszystkie oddałem, nie ma problemu. Tak jak obiecałem, że oddam, to przekazałem te gołąbki. Tam 20 chyba, 23 albo, nie pamiętam, albo 22, tam całą klatkę. Tu mi Andrzej przywiózł na ogródku, postawił, później wieczorem jechałem, bo tam podwiozłem, zostawiłem. Nie ma problemu, ja nie chcę gołąbków, mam swoich tyle, że o, jeszcze rozdaję za darmo, widzicie, bo chcę. Mam za dużo tych gołąbków trochę i po co mi. A trochę im naginę, bo no miały przeprawę i tutaj tam na koniec Elbląga musiały się przedostać, no to naprawdę, no mądre ptaki, trochę im tam poginęło, trochę nałapali na Elblągu. No ale nieważne, jak to mówią, rób swoje, bądź sobą i to jest ważne. Dzięki za dobre, fajne komentarze, staram się w miarę sensownie tam odpowiadać. Ktoś jak lubi, to sobie lotuje, jedni tylko hodują, inni ganiają, jedni nie ganiają, jedni w wolierach mają tylko. Z każdego prawo przecież, nie? Chłopaki lubią ganiać, loty sobie robią, niech sobie robią, proste. Wiadomo, że zawsze coś naginie, bo to nie jest tak, że zawsze wraca 100%, nigdy tak nie jest. Zawsze pewnie coś tam ginie. No ale
tak nagrywam przy kawie. Słuchajcie, takim sypie, bo są trochę głodne. No niepotrzebnie zgoniłem wtedy na głodnego. No nie mogę sobie darować, że się posłuchałem Andrzeja, że nie wiem, o co mu chodziło. Zgoń na głodnego, zgoń na głodnego. No tak zgoniłem. I tak chłopakom też, co na rynku mówili, też mówili, żeby przywieźć głodne. W jakim celu głodne? Ludzie, kto daje naloty i głodne gołębie? No przecież, no jak, głodny ma lecieć? Przecież później gdzieś siądzie, ktoś sypnie i on od razu zmoczy dupę. Po drugie, jak ma mieć siły? Na głodnego ma zasuwać. Nieraz się tułają dwa dni i co, na głodnego też? Nie rozumiem tego. Nie wiem, o co tu chodziło w tym wszystkim. No chciałem być uczciwy, zgoniłem specjalnie na głodnego. No to wyobraźcie sobie, jak do was, czy wasze goły poszłyby na głodnego do góry. No nigdy by nie poszły. I tak moje tam w miarę się podniosły. Ja tam swoje gołębie znam i wiem, na co je stać. Ale spokojnie. Tam mi zginął chyba jeden czaposz czarny. Czarny czaposz, taki koczek z białą dupą tam latał. I jego widzę nie ma. Jedna budapesztka przyleciała mi z tamtego gołębnika, przyleciała mi po 5 godzinach. Już myślałem, że chyba wszystko jest, nawet nie wiedziałem. Później liczyłem i faktycznie brakowało mi jednej i ona później o 15 godzinie, po 5 godzinach, 4,5 godziny gdzieś tak, ona wróciła, przeleciała mi i górą fajnie zeszła. Patrzę, Bóg siadła. Młoda moja samiczka, taka fajna, na takim jaśniutkim wianeczku. No, tam niech sobie tam lata, ale przyjemne. Przyjemny gołąbek. I nie wiem, kto tam od nich miał czerwone znaczki, takie malutkie, bo jeden murzynek to był mój. I nawet z moimi obrączkami, takimi dwoma młodymi, takie ja zakładam tak obrączki młodym, po dwie na nodze i tak jak widzicie, moje mają takie dwie, starą i nową, nie? Zeszłoroczne i takie seredynowe zakładam. No i z taką obrączką, tak dwie obrączki założone, tak jak ja zakładam, przyleciał mój młody, to musiał mi w tym roku gdzieś zginąć. No chodziły wysoko, gdzieś tam się zapuściły. No i patrzę, że jest na moich obrączkach z moimi czerwonymi znaczkami takimi. No i gdzieś tu jest, bo wyrwałem mu te piórka i puściłem go w cholerę i on tu siedzi, bo to jest mój gołąbek. Tam siedzą, zobaczcie, tam są. Jest ich tutaj, mówię, 130 mam samych murzynów. 130 mam samych murzynów i to jest za dużo gołębi, no muszę przebrać jeszcze. Już wydałem, ja tu wydałem naprawdę, zlikwidowałem 50 gołębi. Zobaczcie, tu nie ma gdańskiej, nie ma tiplera jednego z tą czarnego, cepli nie ma. Dwóch tiplerów, cepli nie ma, później nie ma. Budapesztów takich słabych, stąd wszystko powydawałem. Stamtąd wydałem chyba ze 30, Budapesztów też spokojnie. Także 50, dobrych 50 gołębi mi tu z lotu zabrało też. Także ja patrzę do góry, bo jakiś łysek czarny tutaj latał przed chwilą. Ale nie widzę go. Także bardzo dużo gołębi sprzedałem. Ale, czekajcie. Także ja tam nie narzekam. Mam tego dużo i mam chęć. Jakby ktoś chciał, mówię to później jeszcze, mam murzyny, te niektóre takie słabsze, z różnymi wadami, to jakiś tam krawacik czy coś tam, jakieś piórka, muszę poprzebierać też, jest tego dużo, no się nic nie boję, zobaczcie, podchodzą tu blisko, mnie tak chodzą po ziemi sobie fajnie. Tak, tylko mówię, kolega ten prosił, miałem dzisiaj nic nie nagrywać, ale tak wstawiłem, bo akurat sobie usiadłem tak tutaj i tak piję sobie kawę, bo też dopiero przyjechałem, jest dzisiaj 15 godzina jest teraz, no. Wypiję kawę z godzinkę, może posprzątam tam u perłowych, obiecałem, że nagram u perłowych, tak, pokażę tam jednemu koledze, bardzo prosił, nie ma problemu, pokażę ci perłowe, tylko mówię, ja muszę tam posprzątać i tam nie jest brudno może do końca, tak, ale chcę tam posprzątać w środę. Muszę ten miętal odebrać, muszę tutaj trochę podłogę posypać fajnie. Mam, a tu mam takie na wianku żółte, mam takie samiczki chyba ze dwie, muszę też to sprzedać, nie chcę. Muszę troszkę muszę to ograniczyć, bo to za dużo kolorów tych Budapesztów. Muszę trochę tego powydawać. Tak zerwało się trochę, ale tam już latały, dziś już je ganiały. No ale nieważne.
Także, a jeszcze zgonię, właściwie pokażę wam, żebyście tak zobaczyli, jak ja sobie przykawię też. Są też jeszcze, nie, są głodne? Nie, nie są głodne, może trochę ich tam już nakarmiłem, ale zaraz wam pokażę. Teraz się zbiorą. Budapesztów nie puszczałem teraz, bo Budapeszty pójdą do góry, a nie mam chęci tu dzisiaj siedzieć przy nich i czekać na nich, bo zaraz pewnie się rozłączą. No, może zaraz się rozłączą razem. Jest tyle gołębi, że... Zobaczcie, tu w Murzynów jest 130, a nic nie widać, nie? Zobaczcie, jest taka... No nie, no jest, trochę może widać. Gdzie one poleciały? Gdzieś tam za drzewa? A nie, tu są. Dobra, niech latają. Pozdrawiam wszystkich. Także przy kawie trzymajcie się. Do następnego.